Sponsorem programu jest stacja paliw Oil Transfer Development, Suwałki, ulica Pułaskiego 107. Kibice na mecz z Górnikiem Zabrze. Tak. Jaki wynik będzie? 4-0. Dla nas. Dla nas, wygramy oczywiście. Nie, na 4 to może nie, ale tak 2-0 jak w Zabrzu było, to będzie. Jakiś taki dreszczyk emocji, że to Górnik Zabrze, czy nie już po tym wtorkowym meczu? Oni nie mają szans z nami żadnych. No, myślę, że nie. Żadnego dreszczyku, także na spokojnie. Myślemy ich tam na dół, na Śląsk, tam gdzie ich miejsce. Wyjątkowy mecz dla Pana, że gramy z Górnikiem Zabrze. Myślę, że rutynowy, ligowy mecz i nie ma co się oglądać na puchar, także że niezależnie od tego, że tam było dobrze, to nie, wcale nie będzie tak łatwo. Jakim wynikiem, jak Pan typuje? Powinniśmy się pokusić w granicach, no dobrze byłoby, żeby wygrali, ale jak remis będzie, to cieszymy się. Bramki padną czy nie? No oczywiście. Kto strzeli? U nas Adamek. 2-1 Wigry, Adamek pierwszy strzela gola. 100%, nie? I do połowy będzie 1-0 dla Wigier. To myślę, że będzie w końcu przełamanie po tych 3 porażkach. Mam taką nadzieję. Jakim wynikiem się skończy? No myślę, taki sam jak pucharowy 2-0. Gole kto strzeli? Adamek. Również. Jestem tego zdania. Mecz wyjątkowy jak najbardziej, bo taka drużyna chyba jeszcze w Suwałkach nie była. Były, ale takie drużyny jak Widzew, ale Górnik to bardziej utytułowana drużyna, więc myślę, że będzie powtórka z pucharu 2-0 dla Wigier. Wigry Suwałki, Górnik Zabrze 0-0. Niedosyt, czy taki wynik jest jak najbardziej zasłużony? Myślę, że niedosyt. We wtorek zrobiliśmy sobie smaczek tym zwycięstwem i za wszelką cenę chcieliśmy tutaj dyktować swoje warunki gry i wygrać to spotkanie. Jak widzieliśmy, no ciężki to był mecz, nie był to mecz jakiś finezyjny, techniczny, tylko no, sporej walki, piłki latające górą, dużo wybijania, mało sytuacji bramkowych, stąd myślę, wydaje też ten wynik może i sprawiedliwy na tę sytuację. Dwie różne połowy. W pierwszej dominacja jakby Górnika, więcej przy piłce, ale też niewiele sytuacji, a w drugiej już ta gra bardziej wyrównana. Prawda, byli więcej przy piłce, ale jak widzieliśmy, no, nie potrafili gdzieś tej piłki zmieścić w siatce, bodajże mieli 2 strzały i my też mieliśmy swoje sytuacje, mógł ten mecz w dwie strony się potoczyć. No niestety remisujemy tutaj i zapominamy szybko o tym meczu i skupiamy się na najbliższym, który czeka na nas za tydzień w Kluczborgu. Ale na pociechę no, przełamaliśmy serię tych 3 porażek w lidze. To już w lidze tak, no już we wtorek było takie przełamanie, gdzie dostaliśmy jakiegoś takiego dodatkowego bodźca. Wiara wróciła, że potrafimy dalej grać w piłkę. No i za wszelką cenę chcieliśmy dzisiaj pokazać i powtórzyć wynik z wtorku. No nie udało się, punkt cenny. Bo jak wiemy, no to jest to drużyna ekstraklasowa, cieszy też to, ale mówię, no zapominamy o tym i walczymy dalej. Przyjechaliśmy tu stąd z myślą zarówno rewanżu, jak i wywiezienia 3 punktów. Planowaliśmy zdobyć bramkę w pierwszej połowie, w drugiej się ustawić na trochę niżej, żeby wykorzystać Dawida Leckiego i Igora Angulo. Natomiast mecz się tak potoczył, że no nie zdobyliśmy bramki. O ile w pierwszej połowie ta gra nasza wyglądała o wiele płynniej, tak w drugiej to tutaj zespół gospodarzy miał więcej z gry. Myśmy czekali na wyprowadzenie, tak mówiłem, prędzej sytuacji, która by nam dała 3 punkty. I myślę, że taką najlepszą mieliśmy w 90 minucie. Szkoda, że nie z tego fragmentu, szkoda, że nie zdobyliśmy tych punktów, ale myślę, że wynik jest tak jak przebieg meczu. Dziękuję. No, w 100% się zgadzam, wynik jest tutaj sprawiedliwy. W tej pierwszej części rzeczywiście Górnik więcej był w ataku pozycyjnym. Chciał narzucić swój styl i były momenty, rzeczywiście to się mu udawało, choć też mieliśmy dobrą okazję, tutaj myślę o okazji Miłosza Kozaka i szkoda, że nie otworzyliśmy wyniku spotkania. Natomiast w drugiej połowie też dokonaliśmy kilku korekt. Po pierwsze w sposobie gry chcieliśmy zagrać bardziej agresywniej, bardziej zdecydowanie wyjść do przeciwnika i to też był ten efekt, że to my prowadziliśmy tą grę. Natomiast z tego, co ja się cieszę w tym spotkaniu, to jest już drugie spotkanie, w którym gramy na 0 z tyłu. Musi być ta konsekwencja, nad tym pracujemy. Oczywiście tak jak Górnik chciał dzisiaj się nam zrewanżować, wygrać, my też chcieliśmy wygrać, ale punkt trzeba zawsze szanować i jeżeli będziemy dalej grali tak konsekwentnie w obronie i też przede wszystkim w tych stałych fragmentach gry, bo to dla nas było do tej pory taką ostatnią bolączką, to dzisiaj i w tym poprzednim spotkaniu pucharowym bardzo dobrze, umiejętnie się broniliśmy. Dziękuję zawodnikom za walkę, kibicom jak zawsze za doping. Szkoda, że punkty 3 nie są w Suwałkach, ale dalej trzeba pracować i być cierpliwym. Mimo wszystko uważam, ten tydzień jest niezwykle radosny. Ćwierćfinał Pucharu Polski. Tu przełamujemy też mimo wszystko serię, uważam, 3 porażek. To też psychologicznie tylko będzie podbudowywało ten zespół, a musimy dalej nad tymi elementami, które no niestety jeszcze szwankują, dalej pracować. Dziękuję bardzo.